Dam da dam dam da da dam da dam pa bum ts pa bam 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 da da dam 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 pa bum ts du dum du dum du dum. Halo, halo, witam was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku z Portala. No i co, wczytujemy grę i kontynuujemy. Ja nie wiem w sumie, gdzie już jesteśmy. Nie mam pojęcia, szczerze, gdzie już jesteśmy w grze, ale myślę, że nie zostało dużo. Looks cool though. Design team did a good job. Engineering too. Very slim fit. Oh, Tu a chyba rail! We skończyliśmy? found one! Whoa, feels weird! This will take some getting used to. Thank you, test subject. O, test subject. Kurwa, wyzywa mnie. Mula jedna. No, I lecimy hope I don't dalej. intrude if I join you for a bit while I try to get a sense of what happened to me, the facility, and you. Opowie nam, co się też stało? Też chciałbym wiedzieć w sumie, co tu zaszło. Wy pewnie też chcielibyście wiedzieć, co tu zaszło. Każdy by chciał wiedzieć, co tu zaszło. Nawet czy się dowiemy. So, again, I'm sorry for my erratic introduction. I'm Amelia Conley, and I work in Aperture's research group for artificial intelligence. Well, I did. Until now. See, my main contributions were in the field of brain scanning, and it seems like one of my old scans just got loaded into this robot. I knew the risks of this happening. We enforced strict backup removal routines so we wouldn't accidentally clone our minds. But here we are. To jest sklonowany mózg typiary. Okej. Okay. Się rozbi. Ja muszę się udać tam. Pierw. Tworzyć tu. Czerwony portal. Ta kostka nie wiem, gdzie poleciała. Nie wiem, co to robi. A, dobra, też nie mi. Nie healuje kostkę. Dobrze. Muszę położyć to tu. Ten niebieski portal. I teraz zdezintegrować kosteczkę. Dokładnie. Really struggling to hold back the panic now? I read the records of what happened while I was out. Everyone is dead. All of them. And it's my fault. Co kurde? Co im zrobiłaś? I worked on her. I created the genetic life form and disc operating system just like Cave wanted. Well, my human self did. I have no memory of this, but the records are clear. Carolyn never consented to be scanned in. But somehow they must have found a way around that. I need to process this for a bit and figure out what to do now. See you in a bit. No co się stało? Czekaj, to jej ludzka wersja rozwaliła wszystkich ludzi, ale jak? Tym skanowaniem umysłów? Nie rozumiem, szczerze mówiąc. Czy nie ogarniam, co się dzieje? Ops. O, dobra. Już myślałem, że trzeba się cofać. A. Mogliby nam chociaż tak o nas postawić, a nie przed drzwiami. A, odepnijmy kabelek. Szkoda, że się nie da odpiąć kabelka. Myślę, że tam i tu, co? To raczej nie przyjdziemy. No, nie przyjdziemy, bo jest woda. Będzie, bo nasza postać nie umie pływać. Tam się sypie, ting na łeb. O! Ciemka! Człowiek. Nie, to tylko my. Żartowałem. Tutaj niebezpieczeństwo jakieś. Hello, I'm back. Siema. I know it's not been long,
Just wanted to be polite. Just remembered that I never asked what you're doing here. Let's just try to get out of here. This isn't a good place to be around anymore. Co to robi? Wow! I'm back. Czemu umarłem? I know it's been long. Just to mnie zabija, tak? Just remembered that I never asked what you're doing here. Let's muszę just jakoś try włączyć to get out w takim here. Razie. This isn't a good place to be around anymore. Dobrze, że to mnie jakoś zabija. Pytanie, no tutaj nie... Przeskoczę, muszę tędy na pewno. To jest pytanie jak? O. Faktycznie tutaj mógłbym skoczyć, ale nie mogę przez tą ściankę. Mógłbym chyba tak się rozpędzić? Nie mogę. Ale tu może? O, coś takiego, blisko, blisko. O, widzicie, widzicie? Coś takiego mi chodzi, żeby skoczyć tam może? A może tu? Nie. Trochę chyba za daleko. Chyba, że te gluty by poleciały aż tu. O! I wtedy to tak. Widzicie? Jakby te gluty tutaj walnęły. O, jak stoję, to one się ode mnie odpryskują. Dobra. Jakby tutaj tą maś wylało. Później portal tu i ja tu sobie biegnę. Muszę się bardziej rozpędzić. I... Ops! O! I mamy to. Tutaj jest jakieś centrum sterowania. Jakieś papiery. Pięćdziesiąt pieni lemoniady. Czekajcie, przeczytam sam pierw. Bo chuja widać. A tam pierdolę, nie czytam. Jak ktoś przeczytał, to możecie wysłać w komentarzu. No nie! Kurwa! A, dobra, nie włączyła zasilania. Myślałem, że będzie chciała włączyć. Tu się staram, żeby wszystko powyłączać, a to by włączyła mi. Trochę kurewskie by to było zachowanie. Dobra, ale co dalej? O, okej, okay, jestem tu. A, muszę ponownie włączyć zasilanie, dobra. To rozumiem. Najpierw tu. Później gdzieś portal jakiś tu, czerwony na przykład. Później rozpędzamy się i walimy z baranka w ścianę. Przechodzimy tu. A dziwne, że komputer dalej się pali. Skoro wyłączyliśmy prąd. I swear, these earthquakes aren't normal here. What is that? Nie, a to są trzęsienia ziemi? Nie, no to co innego. Ty puścisz mnie dalej? Coś? No. Ciemka. Puścisz mnie? O, dzięki. Haven't been here in a while. Wow, this hasn't changed a bit. Ah, yes. The boring presentation room. For some reason the presentation rooms were assigned special roles. Tam są ludzie, kurwa? This is the boring one, where only really uninteresting topics get presented. I worked next to the presentation room of danger. Well, that's its nickname. What they pitch there is shocking at first, but it didn't take me long to get numb to mannequins. Hmm. Interesting. You reckon I could find a humanoid android body somewhere around here? Forgot what it feels like to have hands. Straszne to jest. Świecisz mi gdzieś, gdzie... To nie warto tędy jednak. No hands, only handles.
Endless. Chyba tędy, co? Ops. Keep out. Jedziesz za mną? Dobra. Tutaj. Nie wiem, co tam się stało. Szybko przeszliśmy i w sumie się cieszę. Right. Finally. Can't stop thinking about the android body. I wonder if they finished developing those. Nie mam pojęcia. Ty chyba powinieneś wiedzieć, co? Ty byłaś naukowcem tutaj w tej ruderze. Ja tu jednak jestem obiektem badawczym i w sumie to ja powinienem zadawać pytania, co się stało, a nie wiem, czemu moja postać nie zadaje żadnego pytania, tylko chodzi sobie dalej. Fajnie by było, jakby były jednak opcje jakieś dialogowe. O kurwa. Ale jebnie. Nawet plusk nie ma. Przynajmniej plusk. Did you see that? Better move upwards before that happens again. Hops. O, bug. Zgłaszam buga. Tutaj są tekstury nałożone na siebie. Pyk. Ale strumyk płynie zwolna. W ogóle tak myślałem nad kolejną grą. No, ogrania. Gadałem z kumplem też. Jest pomysł, żeby ograć Gothica. I believe this might be an old, dangerous teleportation experiment. Here we've got ourselves the Aperture Science Non-Local Matter Displacement Device. Wow. Quite a mouthful, I know. Our team affectionately dubbed it the Spire. Adds a bit of pizzazz to it, right? It was developed as a successor to the Borealis experiments from the 70s, but I've never seen it with my own eyes. Well, I've still not seen it with my eyes. Unless digital cameras count. A, czyli to był eksperyment. O, teraz przechodzę. W latach 70, tak? Dobra. Interesujące. No nie, no ja tutaj się nie podbijam, no kurwa, bądźmy poważni. Gdzie tu portal szczelić? Halo. O! O! Hehe, śmieszne, fajne. Ej, kurde, odbij się dalej. Fajne to było. O, mamy drzwi. A jak drzwi, to mam nadzieję, że je przejście, bo tam tutaj chyba nic nie ma. Okej. Okay. Fajne krzesełka. O! Ale z bicza bym dostał. Tu? No dobra. I mam skoczyć, zakładam na sam dół. Hops. Ta jest. Zakładam, że teraz tu. Tylko chwila, to był niebieski portal. Czerwony tu. Teraz znowu niebieski tam. A widzicie? Widzicie? Nie oglądacie głupiego youtubera. Raczej słuchacie, bo nie wiem, czy ktoś to ogląda. No muszę rzec. Człowieku. No ciekawe. A co się stało z naszym drugim przyjacielem? Robocikiem, który nam pomagał? Bo on nagle znikł. Ja bym wiedział, co się z nim stało. Był miły. Ogólnie. Wydaje mi się, że nie był predotą dla nas. Ściana. W ogóle to powinno być jakoś wytłumaczone, czemu kurwa pomalowane ściany nie działają. Brak logiki. Po co robić pistolet, kiedy trzeba będzie pistolet teleportacyjny, kiedy trzeba będzie obdrapywać wszystkie ściany z farby.
Garbage disposal tubes generate much more force than the ones in test chambers. Should be able to carry you. If you jump into this tube, I will route you through to the upper layers of the facility. Dobra, odpalaj maleńka. No odpalaj. A, dobra. BHP. Hops, hops. Maybe hold your breath. Tam są pistolety. Mam nadzieję, że nie tam lecimy. Rozglądajmy się. A, ale widoki. O, tędy chyba przechodziliśmy. Ups. This is as far as I can get you. Damn it, that's barely halfway. Well, to? Looks like we have to go the long way. Sorry. I'm going to research this spire thing while you solve the chambers. Co kurwa, jeszcze połowa? Naprawdę? Myślałem, że ta gra jest trochę krótsza, szczerze mówiąc. Kur... Demoć. Wal się. Tędy wejdę. Położę kostkę. A druga kostka ma być czym zasilana niby. A! Po prostu mam to wywalić, tak? Okej. Okay. Rozumiem. On, off. Włącz. No to lecimy. Znowu jesteśmy obiektem testowym, który ma rozwiązywać łamigłówki, niestety. Found some internal documents for the spire, which is 20 megabytes large. How did they figure out how to fit all that on a single drive? 20 gigabajtów, kurwa? To dużo? Co? Co? I ono siedzi na jednym dysku? Człowieku, zrobiliście portal gany. One thing that puzzles me, how did it get activated? It's been dormant for decades, and suddenly it just kicks itself into action? Whoever it was must have really upset it. Hmm. Ten nasz kolega nas... ten... reaktywował. Znaczy, no... nas uzdrowił... to chyba z nas stwierdzę. Powołał do życia, przebudził z hibernacji, o! Tego brakowało. Next test. Wątpię, żeby ktoś strzałki takie stawiał. By nie ogarniał, że no... ja tu będę. Raczej ktoś... ludzki mnie obserwuje, albo... humanoidalny, albo inny robot, którego... którą przeszczepiono ludzką świadomość. O. No sens. Dobra, mogę się rozpędzić i pierdolnąć baranka w tą ścianę. Okej. Okay. Więcej tu do rozwikłania jest? No i chyba jest. Też może i nie. Chwila. Ja jakoś to sprawiłem, żeby leciało tu, tak? W ten sposób. Ładnie trochę tam, do środka. Ładnie. Hmm. Dobra. Wracam, honor. Coś tu by się przydało. Widzicie, bajki nie widziałem. To... kurwa, dalej proste. Dobra. Siup, 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 siup. I siup.
Sprint i wyskok, sprint i wyskok. No, dajcie znać w komentarzu też, co myślicie o tej modyfikacji do Portala. Dla mnie jest spoko, jakby ja Portala dawno nie grałem. Grałem sobie na pewno kiedyś jedynkę i dwójkę. Nie wiem, czy jedynka i dwójka jest w koopie, ale... Ale ogramy. Bo naprawdę, no, no gierka cudo jest. Ta modyfikacja, nie wiem. Nie sądzę, że aż tak oddaje. Did you see? The Spire is stealing resources from down here as part of its power-up sequence. I don't think it presents an immediate threat to us, but something just feels off. Aperture likes to poke around at anything, no matter how dangerous it is. The fact they discontinued this experiment doesn't really fill me with emotions I would categorize as positive. Nie wydaje mi się, żeby ten mod odzwierciedlał takie emocje i w ogóle klimat Portala jedynki, dwójki. Did you know that Aperture simulates breathing and blinking in its sentient robots? I still have a sort of subconscious reflex to breathe and blink my eye, even though that's not technically necessary. Turns out the human mind doesn't cope well when those functions are removed. Be glad you didn't volunteer for our early mind mapping tests. Those were not good times to be a test subject. No i szczególnie te mapki są strasznie łatwe. Nie wiem, czy to też nie ze względu na ograniczenie jednak do jednego gracza. So, to recap. GLaDOS killed all humans and then got killed herself by a test subject. And what happened since? Why is there nobody here? Did nobody come to investigate this place? Forget about the government. Why does Black Mesa have no interest in what happened here? Dobre pytania. No. Nie podoba mi się kolor tego płynu. Co on robi? Nic, lepi się chyba po prostu. Ten. Wiem, czy to właśnie nie ze względu na ograniczenie do jednego gracza jednak. To nie jest tak, że te zagadki nie są aż tak ciężkie. Nie wiem, czy to dobra odpowiedź i czy rozumiecie, co ja chcę przez to powiedzieć. Ja średnio też rozumiem, o co tu kurwa chodzi. Okej, mogę skoczyć tu. Co robi? A się. Tu jest rozrzucany nagle ten. W związku z tym. A, może ten biały to jest taki przylepny. Biały to portale. Dobra, czaje. Ale jazda, dobra. Biały to jest w chuj użyteczny jednak. Czyli biały to portale. Jak teraz użyję tutaj niebieskiego, powinienem dać radę przeskoczyć tam. Dobra, okej. Okay. To ma jakiś sens. No, kurwa, nie w tę stronę. Dobra, chyba się przeliczyłem, co? Albo... Albo... Ajajaj, mózg mi się lekko przegrzewa. Chcemy to się dostać tam. Dostać tam. Ten zasysam. Może portal. Okej. Woli chyba czaje. Jak ja sprawiłem, że to tutaj jest? Dobre pytanie, co? Ja sprawiłem, że te bloby są tu. A, dobra, czaje. Tutaj, po prostu.
jak najbliżej. Okej, teraz tak. Tak. Wyłączamy to. Tak. Dobra. Kurwa, nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Dobra. I teraz tak. Lecimy w to, odbijamy się od tego. Ojojoj, aż za bardzo. Bez wyskoku. No. Udało się. Well done, test subject. Boring way. You have just completed another test. Congratulations on contributing once again to the future of feel welcome to pause at any moment. There's cake and beverages in the break room. Off. Twoje głos był co? I się wstydziła tych nagrań. Looks like I turned myself off. Yeah, I dabbled in voice acting when I first joined the company as an intern. That was so long ago. Please, just forget everything you heard down there. Ej. Wstydioszek. Naszego robota. I don't know if this is supposed to be a test chamber. If it is, our chamber budget has officially hit a new low. Mnie nie pytaj. Bardziej nie wiem. Bardziej nie wiem, co tu kurwa zrobić. Pewnie mi się to podoba. Że tu mogę strzelić portalem i tu. Ale w sumie tu ja daję. Nie wiem, lupo portalowego zrobić? Też nie wiem. Średnio się go wydaje. O! Może dała radę tam aż? Patrzcie. Tak, tak. O, dobra, i dam radę tam przejść teraz, tak. Kurde. Powinienem dać, gdybym nie był taki gruby. Tutaj troszeczkę niżej. No tu mieliśmy się dostać, czy gdzieś indziej? HGW. Miałem chyba dobre pytanie, ale nie mam na nie odpowiedzi. Niefortunnie leci strasznie do góry. O! Jakieś tam plamki lecą tam, ale... strasznie mało. Jakby tak portal strzelić? Nie tak... tak, tylko... a, tutaj... wycwanili się i można tylko tak strzelić. Dobrze. Najniżej jak da radę. Malutkie bloby tu dochodzą. Raczej nie o to chodzi. Może tu teraz? Gdzieś tam? Nie wydaje mi się, żebym miał przejść tam, szczerze mówiąc. Jak już to wyżej tu. Wiecie, takie robienie drabinki. Dalej. Dobra, zobaczmy, co tam jest. O, mógłbym... o, właśnie, przejść tu. Teraz tak, czy spadać tu? Nie, wydaje mi się. Spadnięcie tam. Spadek tam, nie spadnięcie. Spadnięcie jest straszne, brzydkie. O, spadnięcie. Tam jest dobrym rozwiązaniem, ale nie sądzę też, że... chociaż może. Nie, 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 nie. Ej, skocz. Tu gdzieś musimy być, ale pytanie, gdzie dalej? Tu?
możemy odpalić faktycznie. Ale co w związku z tym? I tu możemy. Średnio co mi to daje? Bo tu tam na sufit walnąć. Ale się nie da. O, ja mogę tym sterować jednak, dobra. Ale portalu nie mogę tu dać. Na tym. Głupie. Może tak bardziej? Mam celować z portalem? Chyba. O, dobra. Znowu chyba musimy taki mostek zrobić. Chyba jo. Idealnie. Dobra, jesteśmy tu. Okej, tutaj zrobię bloby i co w związku z tym? Chyba tu. Chyba nie. I to było do góry nogami, że w tą stronę leci. Ja w ogóle nie wiem czemu te bomby. Znaczy, nie no dobra, rozumiem czemu bomby się poszło. Chwileczka. Zrobimy ten portal tak teraz. I to tak. Nie? Kurwa, ciężkie się wylosowało. A tu! Dobra. Dobra, nie było tematu. Nie widziałem, że tam jest pochylenia. Dobra? O, dobra, już tam. Nie powiem tego, co wszystkim przyszło na myśl, ale tak, już mamy na ścianie nasz szomas. Ej. To nie koniec, co? To nie koniec. Musimy jeszcze raz obmazać ściany wyraźnicy. Chyba już, co? Ja w ogóle nie widzę, że tam bloby leciały. Mam nadzieję, że lecą. Ja po prostu nie widzę. Dokładnie. No co mi ta kosteczka? Nie mam zielonego. Non-stop mi tam bloby leciały. Dobra, o, weźmiemy. Low? Ja zrobiłem tak. Zrobiłem po portalu obok siebie. Ale ze mnie mózg. Pinki i mózg. Znowu razem. Dobra, przejdziemy to i będziemy chyba powoli kończyć. Czysteczka tu. Staje. No niech przejdzie tu ze mną. Więc co z tymi moimi blobami dalej? Faktycznie mogę z nimi fajnie tutaj strzelać wszędzie i robić portale. Co w związku z tym? O, może tak? Może wyżej? Teraz tu, żeby ochlapało tą ścianę. Nie wiem, szczerze zgaduję. Chodzi mi, że tą ścianę ochlapało, co nie? Z tej ściany tu. Może wtedy tą. Nie wiem, szczerze. Chcę, żeby chlapało po tej ścianie. Musimy raczej przejść tam. Jakoś. Gaduję. Nie widzę jednego zaczepienia portalu. O, poszło.
zadziałało. Mógłbym już postawić portal, testować przynajmniej, czy moja teza się zgadza? Kurde, nie widzę nigdzie indziej. Tu jakoś niby się jakieś bloby dostawa, ale to nie mam pojęcia, jak to tam... O! Tu są, teraz. Co w związku z tym, Cymet? Powiedz dla widzów, co chciałeś tym osiągnąć? Dobre pytanie zadajecie, które odpowiedzi nie znam. Mógłbym niby tak zrobić i się pokusić o to, żeby tam skoczyć. Nie do Fruna. Wiecie, o co chodzi. Chciałem... A może? Nie. A może? Jeszcze raz? Po prostu w lepszym momencie... Nie. Nie ma szans. A może... Jakbym wskoczył... Tu na dół. Czekajcie. Oj, mam nadzieję, że to właśnie... Kurde. Okej, to ma jakiś sens chyba. O, skoczenie na tę rurę. Nie myślicie? Że to ma jakiś sens? No ale po co by było wtedy? Tam to białe. O nie, nie! Kurwa, nie, nie. Dobra, to czerwone może być gdziekolwiek, szczerze. Byle nie spaść z tej rury. O. I gdzie mam się dostać? Albo na ten podest pode mną, albo... Nie, chyba tutaj na ten podest pode mną. Tu jest winda. A nie, czy chodziło o windę cały czas? Do góry jeszcze bardziej? Jeśli tak, to podjedziemy na górę i... I będę was trzymał w niecierpliwości. Aha, czyli dalej testy. To zdradziła wam, zaspoilerowała wam kolejny odcinek. A ja wam dziękuję serdecznie za ten. I słyszymy się w kolejnym. I w kolejnym polu testowym. Niestety. Trzymajcie się. Pa, pa. Do czwartku. Ale to na Rise and Fall. A w piątek znowu portal. Pa, pa.